Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jeszcze raz witam serdecznie. Na początku chciałem podziękować za to zaproszenie, za to, że mogłem się tutaj znaleźć i z taką radością też tu przybywam, bo księdza Łukasza spotkałem kiedyś na wakacyjnej ewangelizacji Bieszczadów i stamtąd się znamy. Też cieszę się, że tutaj we wspólnocie są osoby bliskie mojemu sercu, ale także wśród uczestników mszy świętej zauważyłem przynajmniej dziewczyny, które kiedyś ze mną były na rekolekcjach, to pewnie jeszcze nie jeden raz, więc bardzo się cieszę. Dziękuję, że mogę tutaj być i chciałem się podzielić dzisiaj z Tobą tym, w jaki sposób odkrywam działanie Pana Boga w swoim sercu, w swoim życiu, w jaki sposób Pan Bóg na różne sposoby łamał wątpliwości, które mnożyły się w moim sercu. Nie będzie to takie ciągłe świadectwo gdzieś od momentu narodzin, usłyszenia głosu powołania aż do dnia dzisiejszego. Chciałbym trochę złamać tą konwencję. I tak jak już zasygnalizowałem to w kazaniu, będę opierał się o bardzo konkretny tekst biblijny. Tekst, który mówi o powołaniu Mojżesza. Jest to jedna z największych postaci Starego Testamentu. Właściwie nie ma nikogo w Starym Testamencie większego od Mojżesza. Odegrał on wielką rolę w dziejach narodu wybranego. Stanął na jego czele i wyprowadził go z ziemi egipskiej. To przez jego modlitwę Pan Bóg otworzył Morze Czerwone i Izraelici przeszli suchą nogą po dnie morza, natomiast w nim zostało zatopione wojsko Faraona. Potem jest tym, który jest pośrednikiem pomiędzy ludem a Bogiem. Jest tym, który daje prawo, który rozpoczyna kult, który jest w końcu przywódcą Izraelitów przez 40 lat. Ale nie o tym chcę mówić. Nie o tych pełnych chwały dniach Mojżesza. Ale chcę wrócić do jednego momentu. Do momentu, gdzie Bóg próbował skutecznie przekonać Mojżesza, aby poszedł za Jego głosem. Moi drodzy, co jest ciekawe, moment, kiedy Pan Bóg staje na drodze życiowej Mojżesza w sposób bezpośredni w płonącym krzewie, ten opis tego zajmuje cały trzeci rozdział Księgi Wyjścia i 18 wersetów czwartego rozdziału. Popatrz, jak długo Pan Bóg próbował przekonać Mojżesza, aby podjął się zadania, które ten przed nim stanął. Jak cierpliwy jest Bóg. Jak pełen miłości. Bóg jest tym, który się nigdy nie poddaje. Który nie przekreśla człowieka. I to też odkrywam w swoim życiu, że pomimo też moich słabości, że Pan Bóg mnie nie przekreśla, a co więcej, wciąż stawia przede mną jakieś konkretne zadania. I moi drodzy, kiedy Pan Bóg staje na drodze Mojżesza, kiedy możemy sobie wyobrazić tą scenę płonącego krzewu, kiedy po raz pierwszy Pan Bóg zwraca się do Mojżesza i mówi do niego: pójdziesz i wyprowadzisz mój lud. Mojżesz odpowiada Bogu: kimże jestem, bym miał iść do Faraona i wyprowadzić Izraelitów z Egiptu? Mojżesz w jednym momencie przypomina sobie wszystkie trudne momenty swojego życia. Przypomina sobie to, że jest znienawidzony przez Izraelitów. Bo gdy oni ciężko pracowali w pocie czoła, on żył przez 40 lat wygodnie na dworze Faraona. Kiedy im brakowało wszystkiego, on miał wszystko, co tylko zapragnął, bo należał do rodziny królewskiej. Ale z drugiej strony jest też odrzucony przez Egipcjan, ponieważ przed swoją ucieczką zabija Egipcjanina. I Faraon o tym dobrze wie. I oto teraz Pan Bóg każe mu tam wrócić, czyli tak naprawdę przyznać się do winy. Boi się, że zostanie wtrącony do więzienia, że poniesie karę za swoje przestępstwo. W końcu przez 40 lat jest razem z plemieniem Madianitów, ale swojego syna nazywa Gerszon, to znaczy jestem obcym w
obcym kraju. I moi drodzy, my często też, kiedy przeżywamy wątpliwości w swoim życiu, one wypływają z tego, że wpatrujemy się w swoje słabości, że wpatrujemy się w swoją grzeszność, że ciągle wymieniamy sobie tego wszystkiego, ile jest w moim życiu, ile jest w moim życiu słabości. I też w tym momencie mogłem stanąć przed Tobą i mówić o tym, jakie są moje słabości, jakie są moje trudności, które Pan Bóg już rozwiązał, ale wciąż też próbuje rozwiązać w moim życiu. Ale aby przełamać wątpliwość w swoim sercu, nie możemy się w nie wpatrywać. Trzeba nam popatrzeć zupełnie na coś innego. I Pan Bóg odwraca wzrok Mojżesza i mówi do niego: ja jestem Bogiem ojca twego, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. W tym krótkim zdaniu Pan Bóg przypomina całą historię dotychczasową narodu wybranego. Każe Mojżeszowi przypomnieć sobie, na ile sposobów działał w życiu narodu wybranego. I to jest pierwsza rzecz. Pamięć. Moi drodzy, też kiedy ja szukałem też swojej drogi powołania, kiedy zastanawiałem się w gimnazjum po raz pierwszy, czy mam być księdzem, czy nie, z jednej strony miałem tą nadzieję, ten głos Pana Boga, który słyszałem gdzieś w swoim sercu. Ale z drugiej strony widziałem też swoją słabość z tego, że wciąż spowiadam się z tych samych grzechów, że tak naprawdę one się wciąż w moim życiu powtarzają, że jest kilka dni, wszystko jest okej, przystępuję do komunii i przychodzi znowu upadek i kolejna słabość. I wtedy właśnie sięgnąłem do Pisma Świętego i na swojego patrona zbierzmowania wybrałem świętego Piotra. Jako tego, który też tyle razy w życiu zawalił. Tyle razy w życiu się poddał, tyle razy był taki wyrywczy, gotowy do wszystkiego, że co to nie on, a Pan Bóg daje mu znowu też to doświadczenie upadku. Ale pomimo to czyni go papieżem. Nie to, żebym chciał zostać papieżem, ale to mi pokazało, że skoro rzeczywiście Pan Bóg mnie wybiera, to też chce, żebym miał kogoś takiego za orędownika, kto stał się tym apostołem Chrystusa pomimo swojej słabości. Też drugim momentem, który jest też ważny dla mnie, drugą postacią biblijną, jest święty Jan Chrzciciel. Często, kiedy pytałem Pana Boga o to, jaką drogę mam wybrać swojego życia, swojego powołania, otwierał mi się fragment z kantyku Zachariasza: a i ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego. Potem ten cytat znalazł się na moim obrazku prymicyjnym. I długo nie rozumiałem, co ten święty Jan Chrzciciel. Ale Pan Bóg jest cierpliwy i dozuje to wszystko i od 3 lat, oprócz tego, że jak ksiądz Łukasz wspomniał, jestem członkiem Szkoły Nowej Ewangelizacji w archidiecezji przemyskiej, formuję się we wspólnocie przyjaciół oblubieńca. We wspólnocie, która właśnie jest mocno związana z osobą świętego Jana Chrzciciela. I rzeczywiście te 3 lata są bardzo konkretną formacją dla mnie głęboką, ale też szkołą, jak formować innych. To jest konkretny znak, że Pan Bóg ma we wszystkim plan, że On powoli odkrywa karty, które przygotował dla mnie w życiu. Ale mamy pamiętać nie tylko o tym, co wydarzyło się w Piśmie Świętym, odwoływać się do wspaniałych przykładów. Ale ważne jest to, byś pamiętał, że Bóg przygotowuje nas, że ma taką historię w życiu każdego z nas i na różne sposoby przygotowuje nas do zadań, przed którymi nas postawi. Dla mnie takim przygotowaniem była grupa teatralna. Przez całe gimnazjum, przez całe liceum byłem członkiem grupy teatralnej w Iwoniczu, tam skąd pochodzę. I ta możliwość gry na scenie przygotowała mnie do tego, że dzisiaj mogę odważnie stanąć tutaj, patrzeć się na wszystkich i też z większości z pamięci, z lekką pomocą, wypowiadać słowa konferencji. To było przygotowanie. Wiem, że Pan Bóg to przygotowywał. Drugie, też potem, kiedy odszedł ksiądz, który opiekował się tą grupą, ktoś musiał zacząć pisać scenariusze.
I pamiętam pierwszy scenariusz, który napisałem, był na podstawie dramatu Karola Wojtyły Brat naszego Boga. To była droga Alberta Chmielowskiego, rozeznawanie jego powołania. Kiedy czytałem ten dramat, przynosiłem go też w realia, sceny, dostosowywałem do aktorów, zmieniałem trochę konwencje. To była też droga odkrywania ostatecznej decyzji o moim powołaniu. I Pan Bóg też tym się posłużył, żebym podjął ostateczną decyzję i też zostawił wszystko i poszedł za Nim. Potem też Pan Bóg zaprosił mnie w szkole średniej do olimpiady filozoficznej i w ogóle zacząłem się zajmować filozofią, nie wiadomo dlaczego. Zrozumiałem to znowu dopiero idąc do seminarium, kiedy przez 2 lata tą wiedzą mogłem służyć swoim kolegom, kiedy w czasie sesji, czyli takim czasie jak teraz, przeżywa większość studentów, te drzwi się nie zamykały, bo weź to wytłumacz, przetłumacz to jakoś na ludzki język. I wiem, że Pan Bóg też wtedy mnie do tego przygotowywał, ale też do takiej zdolności myślenia, też do studiów, które realizuję teraz. A zatem nie ma przypadku w swoim życiu. I często, kiedy przeżywasz jakąś wątpliwość, sięgnij do swojej historii. Sięgnij do tych momentów, w których mocno doświadczyłeś działania Pana Boga w swoim życiu. Spróbuj przeanalizować swoją historię i zobaczyć, że wszystkie te elementy, wydarzenia, które może, kiedy działy się, nie wiedziałeś po co są, składają się w całość. Składają się w plan Pana Boga, który ma dla ciebie. A nawet jeżeli tego jeszcze nie rozumiesz, to patrząc na te słowa, kiedyś zrozumiesz, kiedyś zostanie to odkryte przed tobą. Ale Mojżesz jest nieustępliwy, mówi, to nie o to chodzi. Nie dam rady, nie dam, Panie Boże, wyślij kogoś innego. I Pan Bóg odpowiada Mojżeszowi. Tu mamy właśnie dowołanie. To pójdę do Izraelitów i powiem im, Bóg ojców naszych posłał mnie do was. Lecz gdy oni mnie zapytają, jakie jest Jego imię, cóż mam powiedzieć? Odpowiedział Bóg Mojżeszowi, jestem, który jestem. Dodał, tak powiesz synom Izraela, jestem, posłał mnie do was. I moi drodzy, druga rzecz, która pomaga nam przełamać wątpliwości, to pytanie o obraz Boga, który nosisz w swoim sercu. To, w jaki sposób wyobrażasz sobie Boga. To, w jaki sposób myślisz o Nim. Jakie jest twoje pierwsze skojarzenie z Bogiem? Moim pierwszym skojarzeniem z Bogiem jest miłosierdzie i przebaczenie. Często wracam do tego momentu, bo jest to taki ważny moment, taki też przełomowy w moim życiu, konkretnej spowiedzi. Kiedy po raz kolejny, jako młody człowiek, przychodziłem z tym samym grzechem i z takim wielkim lękiem, że tym razem ksiądz odeśle mnie z kwitkiem. Że tym razem powie nie, stop, za dużo tych upadków. I kiedy z lękiem wyznawałem swoje grzechy, kiedy mówiłem o tym i potem przygotowywałem się na trudne słowa, cierpkie słowa kapłana, wtedy usłyszałem, Bóg ci przebacza i daje ci kolejną szansę. I tak naprawdę to jest obraz Boga, który chce nieść przez swoje kapłaństwo innym ludziom, że Bóg nieustannie jest gotowy przebaczać, dawać kolejną szansę. I każde rekolekcje, każda ewangelizacja, każde głoszenie Słowa Bożego jest takim wielkim wołaniem, które chce nieść, że Bóg chce dać ci szansę, że nic nie jest w twoim życiu stracone. Że Bóg zaprasza cię do tego, abyś przyszedł do Niego i zaczął od nowa. A jaki jest twój obraz Boga? Moi drodzy, też każde rekolekcje, które prowadzę, staram się właśnie też zaczynać na różny sposób od przypomnienia uczestnikom obrazu Boga. Bo to jest fundament naszego życia. To, w jaki sposób patrzę na Boga. Ktoś może powiedzieć, że tak naprawdę, no przecież mamy jakiś tam obraz Pana Boga. Każdy grzech go niszczy. Po każdym grzechu, po każdej spowiedzi trzeba nam wracać i przypominać co na nowo, jaki Bóg jest. Ale to też nie wystarczyło Mojżeszowi. I Mojżesz znowu opiera się i Pan Bóg daje mu znowu konkretną obietnicę.
Wyciągnę przeto rękę i uderzę Egipt różnymi cudami, jakich tam dokonam, a wypuści was, tu chodzi o Faraona. Sprowadzę też na Egipt, sprawię też, że Egipcjanie okażą życzliwość ludowi Twemu, tak iż nie pójdziecie z niczym, gdy będziecie wychodzić. Każda bowiem kobieta pożyczy od swej sąsiadki, od pani domu swego srebrnych i złotych naczyń oraz szat. Nałożycie to na synów i córki wasze i złupicie Egipcjan. Jest to dość trudny tekst, właśnie tutaj Pan Bóg mówi o złupieniu, ale nie miejsce i czas, by się nad tym zastanawiać. Natomiast to, co pokazuje mi ten tekst, to, że Pan Bóg troszczy się o najmniejsze szczegóły. Popatrz, że Pan Bóg, który nie zostawia Mojżesza, idź i wyprowadź, i radź sobie sam. Nieraz tak jest, tak nam się wydaje, że Pan Bóg, to nas tak rzucił w ten świat, dał nam jakieś zadanie i mówi, żebyśmy sobie sami z tym wszystkim radzili. Pan Bóg jest tym, który troszczy się o najmniejsze szczegóły w Twoim życiu. Dla mnie też takim trudnym doświadczeniem, sięgając 3 lata wstecz, był moment, kiedy ksiądz biskup wysłał mnie na studia. To była dla mnie radosna nowina. Ale przyszedł taki trudny moment w takiej sferze finansowej, bo 17 sierpnia opuściłem swoją parafię Laszki. I pytanie, za co żyć? Nie mam pensji ze szkoły, nie mam parafii. Wrócić do rodziców na garnuszek, no już trochę głupio, skoro już te 2 lata tak naprawdę mogłem sobie sam zatroszczyć się o samo wszystko. No i też tak rozpaczliwie zacząłem szukać jakiejś parafii, księdza, który gdzieś by mnie przygarnął, przytulił, ale nie bardzo mi to wychodziło. Ale Pan Bóg zatroszczył się o to. Sam postawił księdza, który zadzwonił do przemyskiej kurii i mówi, że szuka studenta, który mógłby przyjeżdżać i pomagać mu na parafii w trakcie studiów. Zadzwonili wtedy do mnie rzeczywiście i od tamtego czasu pomagam w parafii Kocudza, jest to parafia diecezji sandomierskiej, gdzie tak naprawdę dzięki temu nie tylko mam utrzymanie, ale także mogę w każdą niedzielę głosić Słowo Boże, spowiadać, a zatem nie tylko studiować, ale także wciąż nieustannie utrwalać sobie to, że jestem księdzem. I to był bardzo konkretny znak, że Pan Bóg zatroszczył się o wszystko. Nie tylko tą sferę duchową, realizacji mojego powołania, ale także o środki materialne. Potem w zeszłym roku na wakacjach w ramach studiów wyjechałem do Londynu, aby tam być na kursie językowym. Kiedy przyjechałem na miejsce, okazało się, że szkołę, na którą dostałem stypendium, zamknęli. Stypendium miało wystarczyć na opłacenie przejazdów i szkoły. Natomiast okazało się, że nowa szkoła, do której mnie skierowali, jest droższa i to stypendium wystarczy tylko na pokrycie szkoły. Natomiast 5 funtów codziennie muszę zapłacić sam za dojazd do danego miejsca przez 5 tygodni. No i pytanie, skąd znowu tutaj wziąć pieniądze. Drugim też tych bolączką tych wakacji było to, że no, nie pojadę na ewangelizację, nie pojadę na rekolekcję. No i znowu i wątpliwość, Panie Boże, no i dlaczego? Gdzie Ty jesteś? Gdzie Ty tak naprawdę w tym wszystkim jesteś? Tu mamy ewangelizować, głosić Słowo Boże. Tu stawiasz mnie przed konkretnym wyzwaniem. Jak mam się zachować w tym momencie? Kiedy się dowiedziałem o tej szkole, godzinę później zadzwonił ksiądz, że potrzebują księdza do rekolekcji na jednej z parafii, na parafii Balam, że przyleciałem w czwartek, od piątku trzeba zacząć rekolekcję. Zgodziłem się. No i wsparcie, które udzielił mi ksiądz proboszcz, wystarczyło na pokrycie pewnej części tych wydatków związanych z moim pobytem tam. Potem, nie wiem skąd, znaczy od moich znajomych, gdzieś ten numer telefonu dotarł do wspólnot neokatechumenalnych. I tak naprawdę przez całe 2 miesiące jeździłem na e-link i nie tylko. I tam odprawiałem dla polskich wspólnot neokatechumenalnych msze święte sobotnie wieczorne. I oni także podzielili się ze mną tą kolektą, w ten sposób dając mi możliwość po prostu spokojnego odbycia tego kursu. I takich przykładów, gdzie Pan Bóg troszczy się o wszystko, takie najmniejsze szczegóły mojego życia, widzę nieustannie. Też jutro zaczynam rekolekcję
I tak naprawdę już czwarta osoba mi się wczoraj rozchorowała i to muzyczna, która jest bardzo ważna osoba. I widzę, jak też Pan Bóg też stawia kolejne osoby. Dzwonię, może po kilku nieudanych próbach znajduje się ktoś, kto z radością podejmuje te obowiązki, zastępuje te osoby chore. A zatem widzę tą nieustanną troskę Pana Boga, który też łamie moje zwątpienie, bo też przychodzę z takim wyrzutem, no gdzie jesteś, Panie Boże? Nie zawsze ćwiczę tą pamięć, o której mówiliśmy na samym początku. A zatem nie bój się mówić Panu Bogu o tych najmniejszych swoich potrzebach, o szczegółach Twojego życia, bo możesz myśleć, że może nie wypada Panu Bogu o tym mówić na modlitwie. On jest tym, który troszczy się o najmniejsze szczegóły naszego życia. Ale Mojżeszowi znowu to nie wystarczyło. A jeśli nie uwierzą, mówi Mojżesz, i nie usłuchają słów moich, mówiąc, że Pan nie ukazał się mi wcale, wówczas Pan zapytał, co masz w ręku? Odpowiedział, laskę. Wtedy rozkazał, rzuć ją na ziemię. A on rzucił ją na ziemię i zamieniła się w węża. Mojżesz zaś uciekał przed nim. Pan powiedział wtedy do Mojżesza, wyciągnij rękę i chwyć go za ogon. I wyciągnął rękę i uchwycił go. I stał się znów laską w jego ręku. Moi drodzy, przez to Pan Bóg wzywa Mojżesza do tego, aby swoje zwątpienie przełamał przez zaangażowanie. Widzimy Mojżesza, który ucieka przed wężem. I Pan Bóg każe mu chwycić tego węża za ogon. Pytanie, co w tym dziwnego? Węża zazwyczaj łapie się za głowę, tak aby już nie mógł ukąsić, ugryźć. Natomiast Mojżesz ma go chwycić za ogon, to znaczy dać mu pełne pole manewru, zbliżyć się do tego, przed czym uciekał. Uchwycić go za ogon, czyli dać mu pełne pole manewru. Ale możemy sobie tutaj wyobrazić, co przeżywał Mojżesz. Ale w końcu staje się posłuszny słowu Pana Boga. A zatem Pan Bóg daje też mi kolejną wskazówkę, że nie mogę poddawać się, kiedy widzę jakieś trudności w swoim życiu. W listopadzie miałem po raz pierwszy wygłosić referat do katechetów w archidiecezji lubelskiej, zainicjować, potem koordynować warsztaty dla nich. 3 dni mi się to śniło wcześniej. 3 dni wcześniej różne warianty. Raz, że poszło dobrze, raz, że mi odebrali głos, raz, że wszyscy uciekli z tej sali. Napełniało mnie to takim wielkim lękiem. To, kiedy, no mówię też, staję, mówię tyle razy, czy rekolekcje, czy kazanie, ale gdzieś było to zwątpienie, bo przyszło nowe doświadczenie, którego nie znałem. Nie znałem tych ludzi, nie wiedziałem, jaka będzie ich reakcja. Mogłem się tego domyślać, no bo spędzili ich z całej archidiecezji na sobotni dzień wolny od zajęć szkolnych, kiedy można sobie odpocząć. Oni muszą przez pół dnia słuchać jakichś wykładów i robić jakieś ćwiczenie, więc mogą się tego domyślić, jakie będzie ich nastawienie. I właśnie to gdzieś mnie paraliżowało, to nowe doświadczenie, przed którym Pan Bóg mnie postawił. Ale no nie uciekłem, ale stanąłem i rzeczywiście starałem się mówić o tym, czego ja doświadczyłem w pracy z młodzieżą, właśnie o ewangelizacji. I to był moment, kiedy widziałem, że słuchali z zaciekawieniem. Komentowali to na swój sposób, no bo to jest normalne, że zawsze gdzieś ten komentarz się pojawi. Ale rzeczywiście byli skupieni. I przez to wydarzenie Pan Bóg pokazał mi, w jaki sposób mam też przełamywać swoje zwątpienia. On też nie da mi zawsze odpowiedzi pewnika we wszystkim. Ale czasami musi być to ryzyko, bo wiara zakłada ryzyko. Pamiętam, kiedy też pierwszy raz miałem się dzielić swoim świadectwem, kiedy miałem mówić o historii swojego powołania, to jest moment, w którym Pan Bóg wyleczył mnie z wszelkiego lęku, w większości sytuacji, kiedy mam mówić przed ludźmi i stawać. Szukali kogoś, kto w Częstochowie powie o historii swojego powołania. No i oczywiście przyszli do mnie, poprosili i mówię, no to dobrze, spokojnie, to był czas takiej gorliwości, ewangelizacji. Mówię, trzeba dawać świadectwo, nie ma problemu. Trudności zaczęły się, kiedy w pierwszym rzędzie zobaczyłem arcybiskupa Michalika, wszystkich przełożonych seminarium, kleryków, no i jeszcze tam dużo, dużo ludzi. Ale myślę, no nie, mam mówić o tym, czego doświadczyłem w swoim życiu.
w jaki sposób Pan Bóg mnie prowadził. Ja jestem tego pewien. W tym momencie, od tamtego momentu Pan Bóg mnie uleczył z większej trudności mówienia do innych ludzi. Ale gdybym nie spróbował, gdybym się nie przełamał, gdybym się poddał, zrezygnował, powiedział, nie wiem, jak to na filmach, zamknął się w toalecie i siedział przelękniony, że nie dam rady, że nie, by się dobijali, nie. Czasami po prostu trzeba się przełamać i podjąć odważną decyzję. Dobrze, zrobię to, nawet jeżeli poniosę porażkę. Bo o tym mówi drugie, kolejne wezwanie. Bo i to Mojżeszowi nie wystarczyło, nawet to, że złapał tego węża. Ponownie rzekł do niego Pan, do Mojżesza, włóż rękę w zanadrze. I włożył rękę w zanadrze, a gdy ją wyjął, była pokryta trądem, białym jak śnieg. I rzekł znów, włóż rękę w zanadrze. I włożył ją ponownie w zanadrze, a gdy ją po chwili wyciągnął, była taka jak reszta ciała. Moi drodzy, w Biblii trąd jest synonimem grzechu, synonimem słabości naszego ciała, ale też i duszy. I moi drodzy, słabość jest wpisana w życie człowieka. Słabość jest jak cień, która będzie nieustannie w naszym życiu. To będzie się dziać za nami ciągło. Chcemy od niego uciec, ale jak od cienia, tak i od słabości nie da się uciec. Chciałem kiedyś uciec od słabości w swoim życiu, w prawdy o mojej słabości. Było to na początku seminarium, kiedy przyszedł taki moment, że nie widziałem w sobie grzechu. Bo jak ja, kleryk na pierwszym roku, modli się tyle i codziennie msza święta i droga krzyżowa i się uczy dzielnie. No jak ktoś taki może zgrzeszyć? Gdzie w kimś takim może być grzech? I to był taki rok, że naprawdę trudno mi było przystąpić do spowiedzi, bo nie widziałem w sobie grzechu i słabości, ale tak naprawdę wypierałem, bo bałem się, że jeżeli zobaczę w sobie grzech, to znaczy, że Pan Bóg też mi podziękuje, że nie będzie chciał tak naprawdę ze mną już dłużej współpracować. I pojechałem na kurs Paweł, kurs, który przygotowuje do ewangelizacji, i usłyszałem, że tam ludzie dzielą się doświadczeniem, że oni widzą działanie Pana Boga w swoim życiu, że na różne sposoby mogą mówić, że tu widzieli Pana Boga, tu doświadczyli Jego mocy. A ja mogłem mówić tylko o tym, co wyczytałem w książkach na temat Pana Boga. I była wtedy taka seria Ewangelii o tym, jak to Pan Jezus faryzeuszy próbował nawracać, ganić. Z faryzeuszami mu się nie udało, ze mną się udało. Zrozumiałem, że ja jestem takim faryzeuszem, który ucieka od trudnej prawdy o swoim życiu, o swojej grzeszności. Bo tylko kiedy stajemy w prawdzie, kiedy doświadczamy grzechu i słabości w naszym życiu, odkrywamy też potrzebę Pana Boga. Kiedy mówisz, że jesteś doskonały, że już nic nie trzeba, z wszystkim sobie radzisz, to i po co ci Pan Bóg? Tak jest ułożona ta rzeczywistość, że słabość otwiera nas na Pana Boga, a zatem nie bój się słabości. Też potem, kiedy już byłem księdzem, przyszła też taka trudna sytuacja mojego życia, kiedy przez moją słabość mogłem przekreślić wiele rzeczy, których dobrych zrobiłem. I kiedy sobie to uświadomiłem, miałem dwa wyjścia. Albo się użalać nad sobą i mówić, jaki to ja jestem doskonały i do niczego się nie nadaję. Ale wybrałem drugą opcję. Większego zaangażowania, większego starania, większego poświęcenia na rzecz innych ludzi, na rzecz dzieła Bożego. By nie było czasu, aby myśleć o głupotach. By nie było czasu, aby grzech miał do mnie przystęp, bo cały czas byłem w planie działania Pana Boga. Nie wyzbyjesz się słabości ze swojego życia, ale Pan Bóg to wszystko założył. Założył, że jesteśmy słabi, bo ulepił nas z prochu ziemi. Nie ulepił nas ze złota, ze srebrna, ale z błota. A więc założył naszą słabość i takich słabych nas kocha. I w końcu
Pan Bóg daje Mojżeszowi ostatnie wezwanie. I rzekł Mojżesz do Pana: wybacz, Panie, ale ja nie jestem wymowny od wczoraj i od przedwczoraj, a nawet od czasu, gdy przemawiasz do Twego sługi. Ociężały usta moje i język mój zesztywniał. Rozgniewał się Pan na Mojżesza, mówiąc: czyż nie masz brata swego Aarona Lewity? Ty będziesz mówił do niego i przekażesz te słowa w jego usta. Ja zaś będę przy ustach Twoich i jego i pouczę was, co winniście czynić. Pan Bóg, popatrz, też nie usuwa słabości Mojżesza. Pan Bóg nie uzdrawia Mojżesza, ale wskazuje mu wspólnotę. I to jest kolejna wskazówka na wątpliwość, na zwątpienie, które pojawia się w Twoim życiu. To wspólnota innych ludzi. 17 lat temu wstąpiłem do wspólnoty Ruchu Apostolstwa Młodzieży. Do dzisiaj jestem związany z tym ruchem, teraz już jako ksiądz, który prowadzi rekolekcje młodzieżowe. Potem, kiedy wstąpiłem do seminarium, kiedy zabrakło mi wsparcia tych ludzi z parafii, z którymi spotykałem się w każdy piątek, potem kiedy graliśmy wspólnie na deskach teatru. Potem przyszła właśnie Szkoła Nowej Ewangelizacji. To w seminarium, kontynuując też jakąś związek ze swoim ruchem, zaangażowałem się w Szkołę Nowej Ewangelizacji. Kurs Filipa, kurs Pawła, kurs Jana, które przeżywałem na pierwszym, drugim roku, ukierunkowały moje kapłaństwo. Pokazały mi, jakim mam być księdzem. Tym, który jest zaangażowany w ewangelizację, w głoszenie Słowa Bożego. I potem znowu był trochę taki czas posuchy na parafii Blaszka, kiedy nie miałem takiej wspólnoty, która by mnie formowała. Ja stałem na czele, ale znowu tam znalazłem ludzi, których do dzisiaj odwiedzam, do których wiem, że zawsze mogę zadzwonić. Dzieciaki, teraz już nie dzieciaki, bo już właściwie mają po 18 lat, jutro właśnie jeden z nich na początek rekolekcji, już animator na rekolekcję będzie przeżywał swoje 18 urodziny, ale w tym wszystkim uczestniczę, zapraszają mnie na te też wyjątkowe momenty swojego życia. I w końcu Lublin, wspólnota przyjaciół Lublieńca. To zawsze Pan Bóg prowadził mnie przez wspólnoty. I często, kiedy przeżywamy zwątpienia swojej wiary, zwątpienia tego, kim jestem, że sobie nie radzę z tymi trudnościami, wspólnota jest odpowiedzią. Wspólnota wieczorów uwielbienia może stać się odpowiedzią dla Ciebie. I Pan Bóg po tym wszystkim, co przedstawił Mojżeszowi, przemienił jego serce. Ostatni moment, przepraszam. Ten moment pominąłem. Znakiem zaś dla Ciebie, że ja Cię poślę, to był pierwszy znak, który obiecał Pan Bóg Mojżeszowi, będzie to, że wyprowadzisz, po wyprowadzeniu tego ludu z Egiptu, oddacie cześć Bogu na tej górze. I to jest to, dlaczego ten tekst pojawił się. Hasłem jest tego wieczoru: pokonać zwątpienie przez uwielbienie. Pierwszym znakiem, który daje Bóg Mojżeszowi, jest uwielbienie. Pierwszym znakiem pokonania wątpliwości, którego Mojżesz nie dostrzegł, nie uwierzył temu, jest uwielbienie. Te wieczory, czas modlitwy, jest momentem, w którym Bóg rozprasza wątpliwości. Dla mnie takim momentem jest adoracja Najświętszego Sakramentu. Widzę mocno w swoim życiu związek pomiędzy adoracją Najświętszego Sakramentu a tym, co robię. Im bardziej idę w działanie, a zostawiam gdzieś ten czas modlitwy przed Panem Bogiem, tym więcej jakichś wątpliwości, trudności, myślenia, że nie zdążę z tym doktoratem, że nie zdążę z tym wszystkim, co przede mną. Ale im więcej jest adoracji, jeżeli pilnuję tej półgodzinnej adoracji każdego dnia, tym jest więcej ufności. Tym wszystko zaczyna się układać w moim życiu. Bo całe to spotkanie Mojżesza z Bogiem na górze było modlitwą. I to wszystko, o czym mówiliśmy, ma być wpisane w modlitwę. W modlitwę uwielbienia. A zatem ćwiczenie pamięci, wracanie do tego, co Pan Bóg dokonał w dziejach narodu wybranego, ale także w Twoim życiu,
jak działał już w Twoim życiu, jak Cię przygotowywał do tego, co przed Tobą. Wciąż nieustanne przypominanie sobie, jaki jest Twój obraz Boga, jaki jest Bóg. Pamięć o tym, że Bóg troszczy się o najmniejsze szczegóły Twojego życia. Odwaga, by stanąć do walki, by zmierzyć się z tą wątpliwością, która jest. Przyjąć, że słabość jest częścią Twojego życia i dopóki nie umrzemy i nie zmartwychwstaniemy, to będzie obecna w naszym życiu. Dar wspólnoty i moc uwielbienia. A zatem niech ten czas tej modlitwy, tego uwielbienia będzie momentem pokonywania naszych wątpliwości w modlitwie, przez słowo, ale też przez wejście w siebie, aby w ten sposób zmierzyć się przed tym, co może jest źródłem Twoich wątpliwości w przyszłości. Amen.